Dziś usłyszycie o tym, jak różne osoby dbają o relacje w swoich wirtualnych zespołach. Zaprosiłam do odcinka kilku gości. O krok do przodu. To podcast dla wszystkich, którzy zajmują się wprowadzaniem zmian. Niech Wam się przyda w zespole, w firmie i we własnym życiu. Nagrania i materiały znajdziecie na okrokdoprzodu.pl. Przyjemności i odkryć życzę. Monika Hutnik. Jak dbać o relacje, nie tylko praktyczne, ale także ludzkie i ciepłe, w wirtualnym zespole, w sytuacji, kiedy każdy z nas pracuje z domu i nie mamy dostępu do czegoś takiego jak firmowa kuchnia i spotkanie na kawie. Jak budować relacje i bliskość, kiedy pracujemy w zespole nie tylko wirtualnym, ale także międzynarodowym, rozrzuconym przez różne kraje, narody, kultury i może nawet strefy czasowe. Jak jako menadżer wirtualnego zespołu możesz ty sama zadbać o siebie? To też jest ważne pytanie. Dzisiaj będę na te pytania odpowiadać, albo będę Wam na te pytania podsuwać odpowiedzi, bo nie na wszystkie będę odpowiadać sama. Ale to nie wszystko. Jeszcze jedno pytanie, na które warto spojrzeć, to pytanie dla tych z Was, którzy reprezentują funkcję HR. Jeżeli HR, to jak HR może systemowo wspierać poczucie przynależności do organizacji? Bardzo ważny temat. Jak sprawić, żeby ludzie czuli, że pomimo tego, że każdy pracuje u siebie, w mieszkaniu, w domu, w czymkolwiek, gdzie mieszka, to jest częścią czegoś większego, co się nazywa firma. Dzisiaj testuję zupełnie nowy format. Zaprosiłam kilka osób do tego, żeby podzielili się ze mną tym, co naprawdę u nich działa. Posłuchacie dzisiaj dwóch menadżerów, posłuchacie dzisiaj dwóch reprezentantów HR, razem cztery osoby, które właśnie na to pytanie, jak dbać o relacje w wirtualnym zespole, będą odpowiadać. Ale zanim przejdziemy do treści, to jeszcze chcę się z Wami podzielić moimi radościami. Otóż wyobraźcie sobie, że niedawno licznik Spreakera stuknął 8 tysięcy odsłuchań. No jest to fantastyczna, absolutnie niesamowita liczba. Wiecie, ja nie mam żadnych targetów. Nagrywam trochę dla przyjemności, a trochę dla Was. Jeżeli słuchacie, jeżeli ściągacie, jeżeli polecacie, przekazujecie dalej, to te liczby automatycznie rosną i to jest dla mnie źródło radości, bo to pokazuje, że te treści, które nagrywam dla Was, mają dobrą jakość, że warto ich słuchać, a mało tego, że warto je nawet komuś jeszcze podesłać, żeby ta osoba też mogła na tym skorzystać. I jest szereg takich odcinków, gdzie widzę, że ta poczta pantoflowa zadziałała niesamowicie. Na dodatek, ponieważ wiecie, że O Krok do Przodu to nie tylko podcast, ale także portal, w którym się znajdują też teksty, materiały w postaci tekstowej, w ostatnim tygodniu portal został odwiedzony ponad 1000 razy. No, dla mnie to jest liczba ogromna i cieszę się bardzo, dlatego że moim celem jest reagować na to, co widzę w otoczeniu, jako pewne wyzwania i jeżeli jesteście w stanie na tym portalu, na tym podcaście znaleźć rozwiązania, podpowiedzi, coś, co Was przesunie o krok do przodu, to znaczy, że wszystko jest okej. Dziękuję Wam także ogromnie za te ciepłe głosy i wsparcia, i feedbacku, i gratulacji, które otrzymuję od Was i w wiadomościach prywatnych, i na social mediach. Na przykład Marta Zielińska ostatnio napisała: te podcasty to jest niesamowita wartość. Monika, słucham każdego z zachwytem i robiąc notatki. Jeśli tak, to ja jestem zachwycona, bo staram się każdy materiał przygotowywać dla Was w taki sposób, żeby tam było takie, jak to się mówi, mięsko, żeby tam były takie treści, po których albo wiecie, co zrobić w następnym kroku, albo jesteście o kawałek wiedzy, bogaci, lepiej wyposażeni, zaczynacie się trochę pewniej czuć w danym obszarze, troszkę lepiej wyposażeni, trochę bardziej może samodzielni, więc jeżeli jest z czego robić notatki, to znaczy, że jest bardzo okej. Aneta Krzemińska napisała mi: gratulacje, uwielbiam czytać Pani posty, zawsze trafiają w moje potrzeby pracy z ludźmi. No dziękuję, fantastycznie, to jest rzeczywiście także moja radość. Zapraszam Was w takim razie do słuchania tego odcinka. No i jestem bardzo ciekawa też, jak Wam się spodoba taka formuła.
Ach, zapomniałam napomknąć. Jeżeli być może po raz pierwszy, po raz drugi trafiacie na o krok do przodu, to najlepszym sposobem, żeby nie tracić z oka nowych treści, jest wejść na okrokdoprzodu.pl i zapisać się na listę mailingową. Wtedy dostajecie informacje o każdym nowym materiale, który pojawia się na portalu, zarówno jako podcast, jak i materiał w postaci tekstowej. Nie tylko zresztą mojego autorstwa, ale także innych autorów, którzy od czasu do czasu już na szczęście coraz częściej publikują na portalu. Jeżeli dla Was forma audio jest najbardziej sprzyjająca, to zasubskrybujcie po prostu o krok do przodu na Waszym telefonie. A teraz już naprawdę zapraszam do słuchania. Wiele organizacji, które zwracają się do nas, to znaczy do ETA Leadership and Culture, po programy wspierające zarządzanie, kierowanie wirtualnym zespołem albo funkcjonowanie w wirtualnym trybie, pyta nas o takie najbardziej sprawdzone, dobre praktyki. Ja mimo to staram się zawsze zrozumieć, co menadżerowie w danej firmie już potrafią, dlatego że uczenie się pracy w online nie dla każdego wygląda to tak samo. Można iść taką przetartą ścieżką i starać się powtarzać, kopiować to, co robią inni, a można też skorzystać z własnej kreatywności i zrobić na tym taką nadbudówkę, rozwinąć to o własną kreatywność i własne pomysły. Dlatego w pierwszym kroku zapraszam Was do posłuchania nagrania od Kingi Baranowskiej z Lingaro, która mówi o tym, jak oni w zespole HR wykorzystali zarówno dobre praktyki, jak i własną kreatywność do tego, żeby dobrze się czuć i razem fantastycznie pracować w wirtualnym zespole. Cześć, dziękuję Moniko za zaproszenie do podcastu. Z tej strony Kinga Baranowska, R&D Leader w firmie Lingaro. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak dbamy o relacje w naszym zespole HR-owym, który już nieraz był nazwany przez innych sercem naszej organizacji. Codziennie zaczynamy dzień od spotkania zespołowego, na którym zazwyczaj omawiamy czekające nas wyzwania, projekty, zadania. Zawsze pada pytanie, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje osoba od innych i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby zgłoszona potrzeba pozostała bez echa, nawet w bardzo zapracowanym czasie dla innych. Niektóre ze spotkań poświęcamy na sprawdzenie, jak u nas z poziomem energii, w jakim jesteśmy nastroju, jak na nas wpływa świat zewnętrzny. Jeszcze inne spotkania poświęcamy na poznanie siebie. Na przykład dzielimy się wspomnieniami pierwszej pracy, ulubionym miejscem na ziemi lub przepisami na dania regionalne. Różnorodności dodaje fakt, że niektóre z tych spotkań odbywamy w naszym pełnym zespole, czyli również z koleżankami na Filipinach. Co jeszcze robimy wyjątkowego, to huczne świętowanie urodzin, włącznie z niespodziankowymi kurierami, z tortem lub kwiatami, włączającymi kamerę pod drzwiami solenizanta, tak abyśmy łącznie razem mogli zaśpiewać 100 lat. Przy wielości tematów i projektów brakuje czasem czasu na zwyczajne pogaduszki o życiu przy kawie. To jest to, za czym właśnie tęsknimy, kiedy jesteśmy w biurze, kiedy nie ma nas w biurze. Dlatego co jakiś czas spotkamy się również w godzinach wieczornych po pracy z winkiem w ręku, aby pogadać tak od serducha. I zdarza się tak, że 15 minut luźnej rozmowy dostarcza nam więcej informacji o drugiej osobie niż rok wspólnej pracy w projekcie. Na przykład w przyszłym tygodniu spotykamy się wieczorem na wirtualnej pizzy. W zeszłym tygodniu z okazji Dnia Pizzy rozesłaliśmy do wszystkich pracowników w Polsce ponad 650 voucherów na pizzę z taką właśnie zachętą, żeby wykorzystać vouchery w tym samym czasie, umawiając się zespołowo na lunch lub kolację. Mimo tego, że ten rok jest wyjątkowo trudny, bądź inaczej pełen wyzwań, jest też sporo rzeczy, które nam ułatwił. Od początku pracy zdalnej zrealizowaliśmy jako zespół kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dodatkowych projektów. Dopracowaliśmy wiele tematów i procesów, na które wcześniej zwyczajnie nie było przestrzeni lub nie widzieliśmy tak pilnej potrzeby. Co więcej, jeszcze mocniej weszliśmy w temat agile'owej metodyki w projektach HR-owych i oczywiście dzięki wspólnym projektom i codziennym spotkaniom mieliśmy szansę dokonać wielu odkryć o samych sobie, o tym, co nas łączy, czasem też
o różnicach między nami. Także uważam, że dotychczasowy tryb zdalnej pracy wykorzystaliśmy jako zespół niezwykle efektywnie oraz myślę, że pozostały czas do utęsnionego, bezpiecznego spotkania w biurze wykorzystamy również owocnie, czego życzę również innym zespołom. Dziękuję. Mam nadzieję, że wy tak jak ja w tym nagraniu Kingi słyszycie przede wszystkim dużo radości i trochę takiego bawienia się tą wirtualną współpracą, pomimo prawdziwych wyzwań, jakie to ta wirtualna współpraca też stawia. Mi utkwiły w pamięci zwłaszcza takie pytanie, jakiego wsparcia potrzebujesz? To, że zespół, o którym opowiada Kinga, zadaje sobie to pytanie na bieżąco, uważam za absolutnie fenomenalne. Jakiego wsparcia potrzebujesz, to nie tylko wyraz naszej wzajemnej dobrej woli dla siebie, ale także otwieranie drzwi do tego, żeby porozmawiać o prawdziwych kłopotach, jeżeli one by się miały pojawić. Lepiej zadać takie pytanie 5 razy, niż zapomnieć zadać 1 raz. Dlatego szczerze podziwiam i ze swojej strony też rekomenduję jako absolutnie dobrą praktykę. Rekomenduję Wam także to, o czym mówiła Kinga, czyli ten regularny przegląd energii. Często w tej wirtualnej pracy widzę, że klienci nasi koncentrują się na delivery, na dostarczeniu zadań, ale zapominają, że jak jedziesz rumakiem i go nie nakarmisz, i go nie napoisz, no to on sam tak na entuzjazmie i koncentracji na celu nie pociągnie dalej. Trzeba robić ten regularny przegląd energii także po to, żeby od czasu do czasu skonfrontować się z tym, że ta energia jest niska. Wydaje mi się, że zwłaszcza teraz w ostatnich tygodniach na przednówku zwykle energia jest niska, a dodatkowo cała sytuacja pandemii, jeszcze do tego lockdown taki bardziej rygorystyczny, to po prostu nie pomaga. Jeżeli chcecie w waszym zespole zarządzać tematem energii, no to nie ma lepszego sposobu niż o tym po prostu sobie porozmawiać. Czasami jest tak, że jako menadżer możesz czuć się odpowiedzialny albo odpowiedzialna za to, jak się czują ludzie w twoim zespole, ale fakt jest taki, że na wiele rzeczy nie masz wpływu, nie masz wpływu na ich sytuację rodzinną, nie masz wpływu na to, w jaki sposób sobie zagospodarowują dzień, nie masz wpływu na wiele czynników, które dzieją się tam u twoich ludzi w domach, w ich prywatnej sferze, co jednak bezpośrednio wpływa na pracę, ale przynajmniej to, co mogą od ciebie dostać, to poczucie bycia wysłuchanym, poczucie akceptacji i poczucie tego, że nawet jeżeli teraz jest niższy okres, okres niższej energii, to ja nie odrzucam ciebie i właśnie wręcz przeciwnie, nie robię ci presji, żebyś dostarczał, tylko rozumiem to i staramy się razem znaleźć sposoby na to, żeby mimo wszystko iść razem do przodu. To widziałam u tylko niektórych menadżerów, dlatego jestem też pod szczególnym wrażeniem tego, czym podzieliła się Kinga, a was serdecznie do tego także zachęcam. Nasz następny gość podcastu prezentuje perspektywę menadżerską. W ciekawy sposób opowie Wam o tym, jak znając swoich ludzi i znając takie nawet nie tyle poszczególne osoby, ale raczej powiedzmy populację pracowników, z którą ma się do czynienia, jak wyglądają zainteresowania tych ludzi, jak wykorzystywać fakt, ten pretekst tych wspólnych zainteresowań do tego, żeby ludzi razem ze sobą łączyć. Zapraszam Was do tego, żebyście posłuchali teraz Norberta Nowaka z firmy Wisman. Cześć, jestem Norbert Nowak, pracuję w firmie Wisman R&D Center we Wrocławiu na stanowisku line managera, ale również jako Scrum Master w jednym z projektów frontendowych i chciałbym podzielić się z Wami, w jaki sposób buduję i utrzymuję relacje po przejściu na pracę zdalną. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że było to dla mnie bardzo duże wyzwanie ze względu na to, że moja praca opiera się głównie na pracy z ludźmi i z którymi muszę być w stałym kontakcie. Bardzo cenię sobie pracę w biurze ze względu na to, że mamy super ludzi, relacje, no i przede wszystkim świetną atmosferę. To jest jedna z największych zalet pracy u nas w centrum. Spotykamy się w kuchni, gdzie dowiadujemy się najwięcej o sytuacji w projektach, wymieniamy doświadczeniem, ale też po prostu rozmawiamy o tym, co słychać u każdego z nas. Możemy wspólnie wypić kawę, zjeść lunch czy zagrać w ping-ponga. No i tu nagle wszyscy przenosimy się do domów i jedyną formą kontaktu jest komunikator bądź telefon. I na początku mega mnie to przytłoczyło, ale zacząłem szukać sposobów na kontakt z innymi i metody organizacji spotkań. Zaczęło się niewinnie od piątkowych zebrań z zespołem, z włączoną kamerą,
aż stało się to standardem i gdy ja sam teraz nie włączę kamery, to zespół mi o tym przypomina. No i okazuje się, że najprostsze rzeczy są najlepsze. Włączona kamera, dźwięk daje więcej niż zwykły komunikator i jesteś w stanie z kimś normalnie porozmawiać, ale też, co ważne, zaobserwować, jak reaguje, co czuje. Co do samych spotkań teamowych, staramy się też na początku nie przechodzić do sedna sprawy, tylko pogadać sobie chwilkę, co u nas, pośmiać się, pożartować, rozluźnić atmosferę. No niby to takie oczywiste, ale najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim być sobą i nie udawać. Jeśli jakieś rozwiązanie sprawdzi się w jednym projekcie, to nie oznacza, że sprawdzi się w drugim. Są po prostu ludzie, którzy nie potrzebują dużego kontaktu z innymi, wręcz cieszą się, że pracują zdalnie, bo mogą skupić się na pracy, ale nawet oni potrzebują od czasu do czasu pogadać i tutaj szukam przestrzeni, żeby takie miejsce im znaleźć. Jednym ze sposobów jest wspólna kawa po porannym daily. 15-minutowy slot w zupełności wystarczy raz na dzień, żeby po prostu posiedzieć sobie przy kawie, herbacie, pogadać, czy to o projekcie pracy, czy o zupełnie innych sprawach. Przyznaję, że nie zawsze się nam to udaje ze względu na sporą ilość pracy, ale jak tylko pojawia się rozluźnienie, ten slot jest na stałe w kalendarzu, codziennie, więc jak tylko mamy czas, to wykorzystujemy go na wspólne rozmowy. Próbowaliśmy robić też taką wirtualną kawę dla całej firmy na początku pandemii, ale niestety nie sprawdziło się to za bardzo. Wydaje mi się, że sam pomysł był super, tylko organizowanie spotkania dla 200 osób w wirtualnym pokoju nie jest proste. Na przykład nasz szef centrum raz na miesiąc organizuje takie spotkania statusowe i myślę, że w takim przypadku ilość osób nie stanowi problemu, bo głównie to my słuchamy. A największym technicznym problemem przy spotkaniach zdalnych jest to, że może mówić tylko jedna osoba na raz, a w takich spotkaniach na żywo naturalnie tworzą się grupy tematyczne i zawsze można odejść, przejść, pogadać do innej osoby. I tutaj ciągle szukam na to jakiegoś rozwiązania. Z innych tematów w piątki też organizujemy sobie tak zwany V-Gaming. Jest to spotkanie godzinne, gdzie możemy zebrać się zespołowo, pograć w coś online. Może to być cokolwiek, kalambury, Huxball, czy jak ostatnio bardzo popularny Among Us. Swoją drogą bardzo fajna gierka, prosta, zespołowa, no kupa śmiechu, polecam. Dodatkowo po feedbackach od ludzi z różnych zespołów postanowiliśmy zorganizować eventy techniczne, gdzie możemy się spotykać i wymieniać doświadczeniem, pomóc rozwiązać jakiś problem, czy po prostu zaprezentować jakieś nowinki technologiczne w danym obszarze. Ale wracając do mnie, jako menadżer Scrum Master, zachęcam ludzi do dzwonienia, do rozmawiania na kamerach. Pisanie jest spoko, ale często prowadzi do nieporozumień i konfliktów, a każdy interpretuje wiadomość na komunikatorze na swój sposób. Często zwykła rozmowa, czy to przez telefon, czy na kamerce, poprawia relacje i umożliwia rozwiązanie tematu zagadnienia w błyskawiczny sposób, ale przede wszystkim unikniemy niepotrzebnych nieporozumień. Sam się nieraz przekonałem, że moje wypowiedzi mogą być inaczej interpretowane w formie pisanej na kanale zespołowym czy w wiadomości prywatnej versus na żywo. Także staram się dzwonić do innych, mniej pisać i widzę, że jest to najlepszy, najprostszy sposób na fajny kontakt z innymi, dbanie o relacje. Na koniec chciałbym jeszcze przejść do jednego bardzo ważnego wątku. My, menadżerowie, też musimy o sobie pamiętać. Zaczęliśmy organizować sobie wspólne spotkania, dzwonimy do siebie. Dużo się poprawiło w tym obszarze, bo na początku niestety zapominaliśmy totalnie o tym i skupiliśmy się wyłącznie na zespołach, co prowadziło do zmęczenia materiału i momentami takiej liderskiej samotności, dezorientacji. Zaczęliśmy się też szkolić w obszarze pracy z wirtualnym zespołem i to bardzo pomogło w zrozumieniu, gdzie jesteśmy i jak się w tym środowisku odnaleźć. Musimy zrozumieć, że świat już nie będzie taki sam. Nawet jak skończy się pandemia, to zostaniemy już przy modelu hybrydowym. Także dbajmy o zespoły i kontakt z nimi, ale też o relacje w zespole menedżerskim. Narzędzi mamy sporo, a tak naprawdę wystarczy kamera, stabilny net, no i dobre chęci. To chyba najlepsze podsumowanie. Także dzięki, pozdrawiam. U Norberta wyłapuje dużo zdrowego rozsądku i jednocześnie sporo eksperymentowania z dostępnymi formami, sporo próbowania, troszeczkę tak jak to podejście agile'owe. Spróbujmy to, a jeśli nas nigdzie nie zaprowadzi, to spróbujmy coś innego. Bardzo jestem Norbertowi wdzięczna, że opowiedział też o takich działaniach, które podejmowali jako liderzy lub organizacja, ale które nie sprawdziły się. Na przykład wirtualna kawa dla całej organizacji. No, przyznajmy, że nawet przy kilku
kilkunastu, przy kilkudziesięciu osobach takie wirtualne spotkanie jest już nie tyle integrujące, co może przytłaczające. No chyba, że oczywiście znajdzie się na to jakąś odpowiednią formułę. To, co ujęło mnie w słowach Norberta, to bardzo ważny element, o którym zdarza się zapominać liderom, to znaczy jak my jako liderzy możemy dbać o siebie. My jako ETA robimy dla liderów sporo sesji z tego, co się nazywa mental toughness, odporności psychicznej, ale dopiero w programach takich jak Akademia Wirtualnego Lidera zaczynamy dostrzegać, jak bardzo w niektórych organizacjach brakuje czegoś takiego jak sprzężenie zwrotne pomiędzy liderami. Każdy lider jakby samotnie boryka się z sytuacją w swoim zespole. Ale dlaczego? Przecież pracujecie w jednej firmie po to, żeby razem tą firmę budować i żeby razem się wzmacniać w ramach tej organizacji. Duży sukces niektórych naszych programów Akademia Wirtualnego Lidera to to, że liderzy zrozumieli, jak dużą wartość ma ten kontakt pomiędzy nimi. Czasami jest tak, że zrozumieli to liderzy, a podchwycił na przykład szef sajtu albo podchwycił ktoś z funkcji HR i zamienił jakby ten impuls dany przez Akademię Wirtualnego Lidera w jakieś bardziej regularne formy kontaktu, uczenia się, ale także wentylowania się po prostu w gronie menadżerów. Dlatego, że jeżeli menadżer rozmawia z menadżerem, to szansa na to, że ich doświadczenia będą dla siebie wzajemnie użyteczne, jest ogromna. Ja osobiście polecam Wam też, nawet jeżeli w Waszej organizacji nie czujecie, żebyście mogli tak, nie wiem, do kogoś podejść i co, umówić się na wirtualną kawę, chociaż ja naprawdę tak robię. Na przykład piszę do kogoś i mówię, słuchaj, może się spotkamy na wirtualnej kawie i wtedy rzeczywiście rozmawiamy o jakichś kwestiach, które dla mnie i dla tej osoby są interesujące. Tak samo możecie Wy zrobić to jako liderzy w Waszej organizacji. Ale są też formuły, które w bardzo łatwy sposób systematyzują kontakt i pracę, taką pracę już na case'ach, taką pracę, gdzie rzeczywiście możecie się mega uczyć dzięki sobie. Myślę tutaj o formułach takich jak mastermind, myślę tu o formule takiej jak action learning. Są różne takie formuły, to się nazywa peer group learning, czyli uczenie się od innych, tak jakby na moim poziomie. Możecie też się zastanowić, powiem Wam szczerze, że ja już od bardzo długiego czasu myślę o tym jako o krok do przodu, ale ciągle jeszcze nie znalazłam w sobie takiego impulsu, żeby to uruchomić. Ale możecie sobie tak jakby znaleźć czy dobrać kilka osób z innych organizacji, które są może w podobnych rolach jak wasza i no tak w dwójkę, w trójkę, może w czwórkę, powiedziałabym, że maksymalnie w piątkę z jakąś regularnością spotykać się i wymieniać dobrymi praktykami albo próbować pochylać się nad wyzwaniem, jakie każde z was w tej chwili ma przed sobą w następnym etapie. Tych form pracy jest bardzo dużo, może kiedyś nagram osobny odcinek o mastermindzie. W tej chwili polecam wam materiał najlepszy, który ja znam w sieci. To jest odcinek Mała Wielka Firma, czyli podcastu, który nagrał Marek Jankowski. Jak ja uczyłam się o mastermindzie i poznawałam tą formę pracy, to zaczynałam właśnie od tego nagrania Marka. No oczywiście później dużo jeszcze niuchałam, uczyłam się w tym temacie, ale ten podcast Marka, ten odcinek, który możecie sobie wyszukać na stronie maławielkafirma.pl, da Wam już wystarczająco dużo informacji, żebyście mogli coś takiego odpalić nawet samodzielnie. A kto wie, może za parę miesięcy będziecie mogli zapukać do mnie, do O Krok do Przodu i uruchomić takie grupy, odpalić takie grupy mieszane pomiędzy organizacjami. Powiem szczerze, że to by było moje ogromne marzenie. Ale najważniejsza esencja tego kawałka, o którym Wam teraz mówię, spotykajcie się i rozmawiajcie. Najgorsze jest to, jeżeli jako menadżer jesteś samotny albo jesteś samotna w organizacji. Wiele takiego, jakby to powiedzieć, spuszczania poczucia presji w naszych programach rozwojowych ettowych bierze się stąd, że ludzie rozumieją, że inni też mają podobne wyzwania. Aha, u ciebie też jest z tym trudno. Uff, okazuje się super, że nie tylko ja jestem jakimś, i wtedy człowiek sobie myśli, nieudacznikiem, nie tylko ja nie daję rady. Przejrzenie się w lustrze innych ogromnie pomaga. Dlatego ogromnie Was do tego zachęcam. Następne nagranie to nagranie, które będzie dotyczyć działu HR, ale tak naprawdę osoby w roli menadżera zespołu wspierającego różne lokalizacje, menadżera międzynarodowego zespołu. No i teraz fajna sprawa, do tej wirtualnej współpracy
nakładamy tą międzykulturową nakładkę. Jestem ciekawa, co sobie wyciągniecie jako ten największy smaczek z tego, czym podzieliła się z nami Magda Borkowska-Mazur. Cześć, mam na imię Magda i pracuję w dużej międzynarodowej korporacji w dziale HR. Zarządzam 8-osobowym wielokulturowym zespołem, który wspiera z Krakowa procesy administracyjno-płacowe dla naszych spółek w Turcji, Serbii i Izraelu. Pracujemy zdalnie od marca tego roku w związku z pandemią. Wcześniej cały zespół pracował razem w biurze. Mieliśmy też w firmie opcję kilku dni pracy z domu. Oprócz podtrzymania już istniejących relacji między członkami zespołu, była dla mnie dodatkowym wyzwaniem sama ich budowa, gdyż przejęłam zespół zdalnie w czerwcu tego roku. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z naszymi kolegami w Turcji, Serbii i Izraelu, to już od dawna pracowaliśmy w takim trybie wirtualnym. Co nam się sprawdza jako sposób na utrzymanie relacji wirtualnie? Mam to szczęście, że większość zespołu zna się i pracowała w biurze już około roku przed wybuchem pandemii, więc zdążyli stworzyć zgrany zespół. Sprawdzają nam się na pewno narzędzia do komunikacji takie jak Microsoft Teams, to podstawa, gdzie mamy m.in. wspólny kanał zespołowy, na którym każdy może podzielić się informacjami i wiedzą. Ponadto raz w tygodniu mamy spotkanie całego zespołu z włączonymi kamerami i odkąd pracujemy zdalnie, raczej nie ma z tym włączaniem kamer problemu. Na takim spotkaniu często też proszę, by osoby podzieliły się krótko informacjami dotyczącymi tego, nad czym aktualnie pracują, czy są zagadnienia, przy których potrzebują wsparcia, tak by poszczególni członkowie zespołu mogli wzajemnie sobie pomagać, no i wiedzieli, co też dzieje się u innych. Oprócz tego mamy piątkowe spotkania całego zespołu przy kawie, gdzie rozmawiamy na tematy niezwiązane z pracą. Mamy też zespołową grupę na WhatsAppie, na której dzielimy się raczej pozapracowymi informacjami, choć czasem taka grupa też przydaje się do kontaktu z kimś, komu nagle przestaje działać internet. Ja jako szef zespołu mam też tak zwane spotkania jeden na jeden z każdym członkiem zespołu osobno. Obecnie mamy je co 2 tygodnie, ale w razie potrzeby zespół wie, że może się do mnie zwrócić wtedy, kiedy tego potrzebuje. Ja też na bieżąco w ciągu tygodnia staram się z każdym pogadać, choćby przez chwilę na czacie albo przedzwonić. No i nieustannie zachęcam zespół, żeby się ze sobą na różne sposoby komunikował i wzajemnie w tym okresie szczególnie wspierał. No i co? Co sobie bierzecie jako ten super smaczek i wasz wniosek z tego, czym podzieliła się z nami Magda? Ja zwróciłam uwagę na te spotkania jeden na jeden. Powiem wam szczerze, że przy kontakcie wirtualnym rola spotkań jeden na jeden jest po prostu nieoceniona. Nie ma lepszego sposobu na to, żebyś wiedziała, co się dzieje u twojego pracownika, niż po prostu porozmawianie z nim bezpośrednio. Ludzie, którzy robią najlepszą robotę z tymi one-to-one spotkaniami jeden na jeden, robią je przede wszystkim regularnie, po drugie krótkie, po trzecie ze stałą strukturą. U mnie na portalu znajdziecie też artykuł o tym, jak może wyglądać na przykład lista pytań, lista zagadnień na takie jeden na jeden. Znajdźcie to pod hasłem one to one, chyba po angielsku jest ten artykuł zatytułowany. Aha, znajdziecie może też linka w notatkach do tego odcinka na portalu okrokdoprzodu.pl z numerem tego bieżącego odcinka. Możecie nie przeznaczając bardzo dużo czasu na kontakt z każdą osobą, nawet wystarczy, wiecie co, nawet jest lepiej zrobić 20 minut raz na tydzień z każdym, niż na przykład godzinę raz na miesiąc. Godzina raz na miesiąc jest duża, jest przytłaczająca, ale też jest przede wszystkim nieaktualna. Już się rzeczy wydarzyły takie po drodze, że ty kompletnie nie masz kontroli nad tym, co tam było w międzyczasie. Liczyć na to, że członkowie twojego zespołu powiedzą ci, jak mają jakieś kłopoty z dostarczaniem roboty albo z jakimś innym kontekstowym wydarzeniem, ponieważ twoje drzwi są zawsze otwarte, no moim zdaniem jest to fajne i jest to bardzo pozytywny taki element nastawienia, ale jednocześnie jest to bardzo naiwne. Jeżeli nie masz kontaktu z twoim pracownikiem, to nie wiesz po prostu, co się u tej osoby dzieje. I jedyne, co wtedy uprawiasz troszeczkę konfrontacyjnie, to może zabrzmi, ale to jest wishful thinking. Czyli ty sobie wyobrażasz, że skoro ona nic nie pisze, to znaczy, że u niej wszystko okej. Tak naprawdę nie.
nie wiesz. Jeżeli nie jesteś w kontakcie, nie wiesz. Magda mówiła też o tym, że stara się z każdym przynajmniej raz w tygodniu mieć krótki kontakt, krótki osobisty kontakt, krótką osobistą rozmowę. To jest to, co polecam. Mało tego, na okrokdoprzodu.pl znajdziecie też wywiad z Klaudią Olejniczak, naprawdę wysoko postawioną menadżerką w organizacji Takeda, która mówi, że one-to-one są jej sposobem na zarządzanie, że od momentu, kiedy poznała siłę spotkań one-to-one, ona tak naprawdę używa ich jako główne narzędzie do utrzymywania bieżącej sprawności w swoim wirtualnym zespole, no a pewnie w wirtualnym dlatego, że też prowadzi działania rozrzucone w kilku lokalizacjach. Także szczerze polecam, weźcie sobie bardzo proszę ten one-to-one do serca. Jeżeli do tej pory tego nie robiliście, to czas zacząć. Pierwsza runda one-to-one'ów z pracownikami sobie ustawić. Możecie to na przykład robić tak, że zaczynacie dzień od jakiegoś jednego, dwóch one-to-one'ów. Zależy, jakie macie duże zespoły. Jeżeli macie duże zespoły, to oczywiście nie jesteś w stanie sama obstawić całego. Musicie wtedy się podzielić jakoś z team liderami czy z innymi osobami, tak żeby każdy zawsze ktoś był w kontakcie z drugą osobą. Czyli być może pod tobą jest team leader, on ogarnie 5 osób, a ty ogarniesz kontakt z team liderem, będziesz dzięki temu wiedzieć, co się dzieje u ciebie w organizacji. To serdecznie polecam. No i na koniec wisienka na torcie, to znaczy jak w jakiś taki bardziej systemowy sposób działać, tak, żeby pozwalać ludziom czuć się częścią tej organizacji. Ja wam dawałam zapowiedź na początku, taką zajawkę, smaczek na ten temat i oto jest Maja Paradecka, która jest szefową HR w firmie Kemira, opowiada o tym, jakie działania oni podjęli jako HR, które w długim okresie pozwalają ludziom zarówno się wentylować, jak i być na bieżąco z tym, co się dzieje w organizacji, pozwalają na ten przepływ informacji pomiędzy pracownikiem, a organizacją i pozwalają rzeczywiście budować to poczucie przynależności, to poczucie zaangażowania. Maja Paradecka, HR Manager w firmie Kemira Gdańsk. W zasadzie od początku przejścia w tryb zdalny liderzy byli bardzo zaangażowani w integrację pracowników, w organizację częstych spotkań ze swoimi pracownikami, spotkań w zasadzie w tej chwili codziennych ze swoim zespołem, gdzie nie tylko poruszane są wątki zawodowe, ale w dużej mierze również tematy prywatne, tematy, które łączą pracowników, tematy, które naprawdę ich integrują. Oprócz tego częstsze są w tej chwili spotkania jeden na jeden, czyli spotkania lider-pracownik. W zasadzie są również też dyktowane potrzebą. Jeśli pracownik chce, spotyka się częściej ze swoim liderem, to zgłasza. Liderzy również spotykają się pomiędzy sobą codziennie na tak zwanych odprawach, dyskutują, co się dzieje w biznesie, jakie są ważne tematy, ale też troszkę próbując zastąpić spotkania nieformalne przy kawie, które odbywały się do tej pory w pracy, w biurze, czy to w kuchni, czy gdzieś pomiędzy biurkami. Również następuje wówczas wymiana tematów prywatnych, inspiracje, co nas łączy. Nie boimy się też tematów trudnych, to znaczy jak się czujemy podczas pandemii, co jest ciężkiego, czy dla lidera, czy dla pracownika. Bardzo w tym całym kontekście tej zmiany i tak naprawdę dużej izolacji, osamotnienia pomógł nam program, który został wdrożony już ponad rok temu, dotyczący zdrowia psychicznego. Nazwaliśmy go programem Mental Health. Bardzo dobrze odnajdujemy go teraz w obecnej rzeczywistości, ponieważ my jako liderzy odbyliśmy warsztaty zarówno w biurze, a później już warsztaty online, gdzie rozmawialiśmy o sytuacjach trudnych, kryzysowych, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, jak pomagać pracownikom, jak przeprowadzić rozmowę w sytuacji trudnej dla pracownika, stresowej. Oprócz tego nasi pracownicy również chętnie uczestniczą w spotkaniach wirtualnych, które przygotowujemy jako dział HR, ale również które podsuwają nam jako pomysły nasi liderzy. To są spotkania, które dotyczą przede wszystkim tematyki właśnie pracy wirtualnej, radzenia sobie z kryzysem, odnajdywania też radości w tej pracy wirtualnej. Również są to spotkania mocno wzmacniające. Mieliśmy spotkanie z psychologiem sportu, który opowiadał, jakie metody, jakie narzędzia używają sportowcy w swojej ciężkiej pracy tak naprawdę w treningach.
Także jest to taki moment, kiedy pracownicy mogą czegoś się nauczyć, też podyskutować na forum, mieć swoje refleksje, przemyślenia. Dodatkowo dział personalny stworzył taką platformę raz w tygodniu wymiany myśli, inspiracji, update'u ze strony organizacji. To są spotkania, które nazwaliśmy HR Coffee Call, trwają około 45 minut i odbywają się raz w tygodniu co piątek. Bardzo się cieszymy, że jest duża frekwencja podczas tych spotkań. Zdarza się, że połowa pracowników z naszego oddziału bierze udział w takich spotkaniach, czasami mniej, czasami więcej. Poruszamy stałą agendę, to są tematy administracyjne, tematy HR-owe, ale również wiele inspiracji. I na przykład na dzisiejszym spotkaniu mieliśmy możliwość zobaczyć wyniki prac naszych pracowników w ramach programu Art Project, gdzie pracownicy w ramach różnych tematów tworzą tak naprawdę dzieła sztuki, bo to są obrazy, to są zdjęcia i w zasadzie to bardzo fajnie nas umacnia, ponieważ w obrębie tej grupy Art Project tworzy się wspólna atmosfera, pomimo tego, że wirtualnie, a jednak można. Dodatkowo podczas HR Calli można zobaczyć, co się wydarzyło w ciągu tygodnia, jakie prace powstały, ale też co się dzieje w ramach organizacji, czyli jest ten update. Organizacja zadbała również o to, żebyśmy podczas spotkań dla wszystkich pracowników, tak zwane town hall meetingi, mogli mieć kontakt z zapraszanymi gośćmi z organizacji. I to są osoby, to są menadżerowie, którzy są członkami zarządu, mówią wówczas o wynikach finansowych firmy, o tym, w którą stronę idziemy, jak na ten moment funkcjonuje organizacja. Są to bardzo ważne spotkania, które dają nam dużo wiedzy, ale też zrozumienia organizacji na ten konkretny moment. Muszę przyznać, że bardzo dużą rolę odgrywają liderzy, którzy są aktywni, czujni, blisko pracowników, mają z nimi dobre relacje. Nasi pracownicy również łączą się w kółka tematyczne, w tematy, które ich interesują. I tu chociażby wymieniony Art Project, czy też nasi trenerzy wewnętrzni, którzy w grupie trenerskiej bardzo szybko i sprawnie przerzucili się na prowadzenie szkoleń w formie online, wirtualnej, używając do tego narzędzi, które są w tej chwili dostępne. I to są warsztaty 3-godzinne, gdzie proszę mi uwierzyć, ale są zarówno prowadzone sprawnie szkolenia techniczne z narzędzi, jak również z naszych produktów, ale też szkolenia miękkie, dedykowane do negocjacji, do zarządzania projektem, czy budowania ścieżek karier. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem i zapraszam, proszę o kontakt. Dziękuję pięknie. Maja być może nie powiedziała o tym całkiem wprost, natomiast wiem skądinąd, że te HR Coffee Call cieszą się ogromnym zainteresowaniem w organizacji, mają dość duży odsetek, procent osób uczęszczających i teraz pytanie, jak oni to zrobili? Otóż kluczem do sukcesu jest to, że to nie tylko HR prowadzi te kole i one są takie, wiecie, zorganizowane i tak dalej. Wręcz przeciwnie, zapraszają kolejne osoby do tego, żeby dzieliły się swoimi kawałkami. No to już pewnie tak jak Maja tu zaprasza do kontaktu, możecie ją też podpytać o to, jakiego rodzaju konkretne pomysły, tematy pojawiły się w tych HR Coffee Callach. Natomiast najważniejsza zasada, top down jest zupełnie inaczej angażujące niż bottom up, czyli jeżeli znajdziecie sposób na angażowanie ludzi w wasze wydarzenie, to wszyscy koledzy z zespołu i z działu tych osób też będą chcieli zobaczyć, jak ta osoba da sobie radę, a później też chętnie będą w kolejnych edycjach brać udział. I tak powstają pewne organizacyjne nawyki. Ten call nie jest po to, żeby sucho przekazać informacje, tylko po to, żeby pobyć razem ze sobą, też w międzyczasie między innymi tymi informacjami się wymieniając. Ciekawa jestem, czy zwróciliście uwagę na ten program zdrowia psychicznego, o którym mówiła Maja. Już teraz uchylę rąbkę tajemnicy i powiem wam o tym, że udało mi się inną osobę z organizacji Kemira pociągnąć za język i wśród przyszłych przygotowanych już dla was podcastów jest właśnie taki podcast o tym, jak dbać o to zdrowie psychiczne u pracowników, zdrowie psychiczne, które zostało zaadresowane jeszcze przed pandemią, jako po prostu obszar ważny dla życia i dla dobrostanu pracowników, no i tym bardziej w czasie pandemii jakby robił dobrą robotę. O tym w kolejnych podcastach, także jeżeli chcecie być na bieżąco, to
Zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali moje treści. No a teraz, zastanawiając się, jak zamknąć odcinek i jak podsumować najważniejsze treści, ja bym powiedziała, że trzy najważniejsze wskazówki, może cztery, to by było coś takiego. O relacje dbasz poprzez kontakt i zainteresowanie. Zaplanuj sobie w kalendarzu wirtualną kawę. Ostatnio spotkałam kogoś, kto mówił mi o tym, że najpierw planuje sobie w kalendarzu czas wolny. Wcale nie jest to głupi pomysł w sytuacji, kiedy praca, godziny pracy tak strasznie nas cisną i wypełniają każdą możliwą chwilkę. Wydaje mi się, że zaplanowanie tego zdrowego fragmentu naszego dnia daje bardzo dobrą energię. Tymczasem ja zapraszam Was do tego, żebyście sobie zaplanowali w kalendarzu wirtualną kawę. Po drugie, siła one-to-one'ów, siła kontaktu jeden na jeden, często, a krótko, to jest najważniejsze. Po trzecie, jako menadżer zadbaj też o siebie i o kontakt z innymi menadżerami. No i po czwarte, zapraszaj i włączaj, przede wszystkim reagując na potrzeby ludzi, czyli trzeba znaleźć taki sposób, żeby mieć na to, co mówią ludzie, otwarte ucho, dzięki temu jesteś na bieżąco w kontakcie. W jednym z podcastów, znakomitym w ogóle materiale, który opracowaliśmy na początku pandemii, właśnie z firmą Lingaro, z której też pochodzi Kinga Baranowska, mówiliśmy o narzędziu, jakiego oni używają, to jest Vibe, właśnie do takiego częstego i krótkiego feedbacku z organizacji. Jak dzisiaj, jak w tym tygodniu, jak reagujecie na to pytanie. Jest na pewno sporo narzędzi, które taki odsłuch z organizacji umożliwiają. Jeżeli do tej pory nie stosowaliście takiego narzędzia, a jesteście jakąś tam większą organizacją, to może warto poszperać i sobie takiego narzędzia dla menadżerów, dla HR-u poszukać. Inne odcinki, które mogą być dla Was ciekawe, to między innymi narzędzia do szkoleń i spotkań online, kreatywne inspiracje. To artykuł, w którym znajdziecie linki do konkretnych narzędzi, które mogą się Wam przydać nie tylko na szkoleniach, ale przede wszystkim na spotkaniach online, do urozmaicania tych spotkań, do wzbogacania ich formy, bo o treści dbacie sami. Po drugie, wirtualne zespoły, 12 pytań, które pomogą Ci zbudować zaangażowanie. 12 pytań, odnoszę się tutaj do materiału z Instytutu Gallupa. Znajdziecie ten materiał także jako artykuł na portalu O Krok do Przodu. Po prawej stronie jest takie okienko wyszukiwarki, czy taka lupka, tam potrzebujecie wpisać. Natomiast znajdziecie linki do tych materiałów też w notatkach do dzisiejszego odcinka. No i wreszcie, jeżeli mowa o online, to uczmy się od tych, którzy tą ewolucję w online zaczęli już wcześniej i w tej chwili w online mogą zrobić wszystko. Myślę tu o firmie PZU. W online można zrobić wszystko, jak uczy się PZU. To odcinek 18 podcastu O Krok do Przodu. Znajdziecie go pod adresem www.okrokdoprzodu.pl/18. Proszę, dajcie mi znać, która z tych podpowiedzi Wam zarezonowała. Być może wcale nie to, co ja wyciągnęłam dla Was jako taki odsłuch z tego, co mi dali moi goście. Być może coś jeszcze zupełnie innego. Być może Wy macie jakiś inny własny sposób, który pozwala Wam dbać o relacje w Waszych wirtualnych zespołach. Będę bardzo zaciekawiona, jeżeli zostawicie Waszą radę, Waszą dobrą praktykę na portalu O Krok do Przodu www.okrokdoprzodu.pl/032, czyli numer tego odcinka. Zatem mam nadzieję do napisania i do przeczytania, a na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia.